27 października 1939 roku Gestapo aresztowało prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Stefan Starzyński pełnił funkcję komisarycznego prezydenta Warszawy od 1934 roku. W sierpniu 1939 został zmobilizowany i służył w naczelnym dowództwie. 6 września został zdemobilizowany i wyznaczony na cywilnego komisarza obrony Warszawy. Tego dnia w Warszawie wybuchła wielka panika. Było to spowodowane ewakuacją rządu, naczelnego dowództwa oraz innych centralnych urzędów. Uciekł także wyznaczony na cywilnego komisarza rządu na Warszawę Władysław Jaroszewicz. Dzięki zaangażowaniu Stefana Starzyńskiego oraz generała Waleriana Czumy panikę udało się opanować i przygotować Warszawę do obrony. Podczas oblężenia Stefan Starzyński dodawał ducha ludności swoimi przemówieniami radiowymi. Przyczynił się także do zorganizowania robotniczych batalionów obrony Warszawy, Straży Obywatelskiej, Rady Obrony Stolicy oraz Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. Po decyzji o kapitulacji miał okazję odlecieć przysłanym przez Edwarda Rydza Śmigłego samolotem do Rumunii, jednak nie skorzystał z tej okazji i podjął obowiązki prezydenta. Po aresztowaniu był przetrzymywany najpierw w siedzibie Gestapo na Alei Szucha, potem w więzieniu na Daniłowiczowskiej, a następnie na Pawiaku. Zorganizowano mu ucieczkę, ale odmówił. Stwierdził, że Niemcy mu nic nie zrobią, a nie chce nikogo narażać. Potem ślad po nim zaginął. Najprawdopodobniej został rozstrzelany między 21 a 23 grudnia 1939 roku na terenie Warszawy lub niedaleko od miasta.